nawet potwór rozdziawi paszczę na twój widok. Wersji i opowieści o królewnie porwanej przez smoka i uwolnionej przez dzielnego księcia jest już naprawdę wiele. Jak się jednak okazuje, wciąż można tę historię pokazać w wersji, która zadziwi. I to jak? Taki właśnie nieco abstrakcyjny obraz tradycyjnej bajki zaprezentowali aktorzy amatorskiego teatru KIT, którego członkowie spotykają się na próbach w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie. Spektakl był luźną adaptacją książki W głębokim, ciemnym lesie Paula Mara. Przygotowania trwały dosyć długo, bo tak zaczynaliśmy, w sumie przerwaliśmy próbę innego przedstawienia, a zobligowani zostaliśmy, tutaj przez panią naszą dyrektor, żeby zrobić bajeczkę dla dzieci. I udało nam się wyszukać świetny, tak mnie się wydaje, zupełnie inną bajkę, taki scenariusz, który no nie jest, że tak powiem, popularny. Ale bajka ma takie akcenty troszkę powiązania z nowoczesnością, mimo że to jest bajka gdzieś tam w klimatach takich bajkowych, prawda? Są takie niektóre teksty, że mogą też rodzice słuchać. Zespół Teatru KIT nie ukrywa, że czerpie dużą przyjemność z regularnych spotkań przy okazji prób do kolejnych przedstawień, których ma już na koncie kilka. Jego członkowie podkreślają jednak, że teatr robi się dla widza i to właśnie dla reakcji publiczności podejmuje się trud związany z przygotowaniem kolejnych tytułów. Koleżanki i koledzy pracują, każdy ma swoje zajęcia, więc żeby doprowadzić do perfekcji całe przedstawienie wymaga to bardzo wiele czasu. Związane to jest też z dekoracją, z przygotowaniem kostiumów, różnych dodatkowych jeszcze rzeczy, które nam są po prostu potrzebne, żeby przedstawić odpowiednio zamierzony cel. Co prawda trwają wakacje i sezon urlopowy, ale Teatr KIT zapewnia, że i w tym okresie nie zamierza próżnować i intensywnie myśli o kolejnych tytułach, którymi mykanowska publiczność będzie mogła cieszyć się w przyszłości. Padają już konkretne tytuły. Sanatorium. To znaczy w sumie mamy już... Tak, mamy już, opracowane. I chyba jesienią tylko wystawimy. Tylko czekamy właśnie. Sanatorium, all inclusive, tak? Tak. Sklep taki all inclusive. No i jeszcze może coś wymyślimy, wakacje sprzyjają pomysłom. Występowanie przed własną publicznością, czyli na deskach Mykanowskiego Ośrodka Kultury, to z jednej strony czysta przyjemność, jak mówią aktorzy amatorzy, z drugiej zaś spora odpowiedzialność i dodatkowa trema. Trzeba jednak przyznać, że swój teatr miejscowa publiczność przyjmuje bardzo dobrze. Bardzo mi się podobało, bardzo wdzięczne przedstawienie, takie wesołe, naprawdę takie rozradowane i dla dorosłych, i dla dzieci. Podobnie jak w przypadku innych wydarzeń organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie, występ Teatru KIT publiczność mogła obejrzeć nieodpłatnie.